Sztandar Wojska Polskiego proszę wprowadzić. Poczet. Stój. W lewo. Zwrot. Prawo. Zwrot. Za mną. Marsz. To jedno z najczęściej zadawanych pytań o osobę majora Józefa Kurasia Orła Ognia. Ogień i jego partyzanci stanowią jedną z ikon powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce, napisał dr Maciej Korkucz. Spowodowane jest to zarówno aktywnością ogniowców w latach 1945-47, jak i zasięgiem działania zlikowania oraz największą skalę ma polską czerwnością. Szacuje się, że przez szeregi podporządkowane Kurasiowi grup przeszło około 700 partyzantów, którzy działali na terenie całego powojennego województwa krakowskiego, a struktury kierowane przez Ognia sięgały także Śląska, Podkarpacia, a nawet Wielkopolski. Partyzanci Kurasia przeprowadzili łącznie około 1000 akcji zbrojnych, polegających na rozbijaniu posterunków MO, likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych i pracowników. Zdecydowanie najgłośniejszą, najbardziej znaną akcją przeprowadzoną przez podkomendę Józefa Kurasia było uwolnienie 64 więźniów z więzienia Świętego Michała w Krakowie. Ta spektakularna operacja, która odbyła się 18 sierpnia 1946 roku w samym sercu Krakowa pod okiem bezpieki wojska i Sowietów, została wykonana w sposób prawidłowy, nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar. Z kolei największym ciosem dla lokalańskiej bezpieki było celne uderzanie funkcjonariuszy NKWD i UB. Okres II wojny światowej, 1 września 1939 roku. Stopniu kaprala szeregu pierwszego punktu sztabu podhalańskich walczy w wojnie obronnej Polski z najazdem wojsk niemieckich i sowieckich. 1940 rok wstępuje do organizacji Orła Białego i składa przysięgę w organizacji Związek Walki Zbrojnej. 1941 rok przystąpił do powiązanego z ZWZ ugrupowania Rocha, następnie do podhalańskiej organizacji niepodległościowej pod nazwą Konfederacja Taczańska, której Józef Kuraś poszedł dowódcą grupy wypadowo-dywersyjnej, która liczyła 42 członków, mieszkańców
wsi Wackim, 29 czerwiec 1943 roku. W odwecie za działalność partyzancką Niemcy zamordowali jego ojca, żonę Elżbietę oraz dwuletniego synka Zbyszka. Ciała i cały dom oblano benzyną i podpalono, zabraniając ludziom gaszenia. Od tej pory przyjął pseudonim Ogi po rozbiciu Konfederacji Tatrzańskiej przez Niemców. Pod komendni Józefa Kurasia Ognia stał się członem jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich w AK na Podhalu o kryptonimie Wilk, dowodzonego przez porucznika Władysława Szczyta pseudonim Lech. 1944 rok. Tworzył specjalny oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa, czyli zbrojnej formacji konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. Działalność niepodległościowa Ognia to wielka wsada na honorze okupantów, ale również wielkie szkody osobowe, materialne całej miejscowości. Łączna liczba osób, mieszkańców Wacnunda aresztowanych w latach 1939-1945 zamknęła się w liczbie 101 osób. Straty majątkowe dotyczą 54 gospodarzy. 65 osób to liczba osób rozstrzelanych oraz zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Na miejscowym cmentarzu leży 26 osób. Okres I wojny światowej, lata 1914-1918, to Piłsudczycy, Armia Halera, oddziały polskie pod nazwą Legiony Polskie, ogółem około 100 mieszkańców Wacnundu z poboru, jak i ochotników. Wielu z nich nigdy nie powróciło do rodzinnej miejscowości, a inni dzięki swojemu zaangażowaniu w postawie zostali odznaczeni przez dowódców i wrócili w blask uchwały spełnionego obowiązku. Rok 1863. Powstanie styczniowe. Czyny oddziału Wacnunda. 1865-1866. Wojna z Włochami. 1768-1772. Konfederacja Walska. 1651. Bunt Kostki Napierskiego. We wszystkich tych wydarzeniach jest potwierdzony udział Wacnunda. Wacnundia. Cofając się dalej historii, wracamy do roku 1338, kiedy to na prawie niemieckim został nadany przywilej lokacyjny wsi Wacnund. Pierwsze wzmianki w naszej miejscowości o nazwie Wilcze Pole datuje się na rok 1240. Warto również wspomnieć, jako wieś królewska z obowiązku prawdopodobnie brała udział w walce z Krzyżakami w 1410 roku. Tak w kalejdoskopijnym skrócie przedstawia się historia naszej miejscowości oraz jej najbardziej rozpoznawalnego mieszkańca, majora Józefa Kurasia Ognia. Mottem i celem życia jego, jak i pozostałych mieszkańców naszej miejscowości, była wolność i dobro Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, jeszcze na sam koniec wielu tu obecnych nie tylko ciągle pyta mnie, dlaczego? Na te wszystkie pytania jest tylko jedna bardzo prosta odpowiedź. Miejcie Państwo odwagę mówić prawdę i tylko prawdę, a prawda Was wyzwoli, jak mówi Ewangelia. Obecność nas wszystkich zgromadzonych teraz i tu świadczy o tym, że nie boicie się tej prawdy. Myślę, że major Józef Kuraś stanąłby wśród nas wyprostowany, dumny, z wysoko podniesioną głową, gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania i wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Dziękuję bardzo. A teraz, szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam dzisiaj tu naszych znamienitych gości. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości mam zaszczyt powitać wszystkich dostojnych gości. Witam weteranów walk o niepodległość Rzeczpospolitej, prezesów organizacji kombatanckich, przedstawiciele środowisk ofiar represji wojennych i powojennych byłych więźniów politycznych. Bardzo serdecznie witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Witam serdecznie księdza doktora Henryka Majczaka, celebransa dzisiejszej mszy świętej. Oraz gospodarza tej świątyni, księdza proboszcza Krzysztofa Króla. Witam pana senatora Jana Hameckiego i pana senatora Andrzeja Pająka. Zapraszam również w imieniu posłów za nieobecność, która wiadomymi okolicznościami jest powodem ich nieobecności. Witam bardzo serdecznie dyrektora IPN-u Kraków, pana doktora Filipa Musiała. Witam serdecznie przedstawicieli wypraw Nowego Targu. Witamy rodziny partyzantów, Cyrbusów, rodziny Cyrbusów, Srali, Udali, Kuraszów, Grodów, Kryczaków, Polasów, Niemców, Waksmąckich i wszystkich obecnych. Witamy serdecznie dyrekcję Szkoły Podstawowej w Waksmądzie z panią dyrektor Anną Szałkę oraz panią wicedyrektor Anną Szostek. Witamy bardzo serdecznie gospodarza naszej gminy, pana wójta Jana Smarducha oraz pana wicewójta Marcina Kolasę. Wyjątkowo i bardzo serdecznie witam również pana starostę powiatu czadczańskiego Piotra Bąka. Witam przedstawicieli podkarpackiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Jarosławiu. Witam przedstawicieli Fundacji Księdza Gurgacza Osacz Mniewoże. Witam radnych powiatu nowotarskiego Michała Boleckiego, Stanisława Waksmąckiego i Pawła Waksmąckiego. Witam poczty sztandarowe, a w szczególności poczty sztandarowe Wojska Polskiego. Oraz inne sztandary uczestniczące w dzisiejszych uroczystościach, między innymi Sztandar Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Dolny Kazimierz, Narodowe Siły Zbrojne z Lublina, Związek Podhalan Oddział Krzywiecki, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Nowy Sącz, Związek Więźni Politycznych Oddział Wakski, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica im. Majora Józefa Kurasia Ognia, Zakon Rycerzy Jana Pawła II Kraków i Rodziny Dzieci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję uprzejmie i oddaję głos księdzu celebransowi. Drodzy bracia i siostry, w 1274 roku w opactwie cysterskim Posanowa umierał doktor kościoła, gruba kościoła świętego Tomasa Akwinu. Kiedy przyniesiono mu ostatnią eucharystię w tym życiu zwaną wiatykiem, powiedział: przyjmuję Cię ceną mojego zbawienia. Wyposanie. A ile wreszcie? Piękne zdanie godne doktora Kościoła. I my w czasie tej mszy świętej również prosimy Pana Boga, żeby kiedy przyjdzie czas na nas, żebyśmy w ten sposób przyjmowali ostatnią Eucharystię. Przyjmuję Cię ceną mojego zbawienia. Kiedy udzielamy ostatniej Eucharystii ludziom odchodzącym z tego świata, to my kapłanie doświadczamy często takiej bardzo silnej więzi umierającej. Pamiętam kobietę leżącą w szpitalu, dał jej komunię świętą. Chciało, żeby jak najdłużej przy niej zostać. Długo patrzyliśmy sobie w oczy, po szczycie wielkich przyjaciół i gości, niedługo zmarł. Dzisiaj modlimy się za majora Józefa Kurasia Ognia. Wspominamy również jego żołnierzy. Atmosferę powojennych lat, w której przyszło mu działać, walczyć, najlepiej ilustruje kilka przykładów. Jakub Berman z Bestiegi powiedział do naszej narodowej, słynnej pisarki Zofii Kossak,
Jedyne, co dla Pani mogę zrobić, to niech Pani natychmiast ucieka z Polski. To była posłana Antyna. Kapitan Zdzisław Broński Uskok pisał w swoim pamiętniku o czerwonych zarazach. A znany polityk Stefan Norwoński napisał w swoich książkach, że czerwony terror był podstawą systemu rządzenia. Na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego oklaskiwano Mikołajczyka, natomiast wchodzącego Bieruta pomijało grobowe milczenie. A posła Antyna. Kiedy Bierut zaczął przemawiać, nagle cały tłum delegatów zaczął kaszleć i wściekły Bierut wyszedł stary. Na pogrzebie Wincentego Witosa w Krakowie również żegnał Witosa agent sowiecki Bolesław Bierut. Towarzyszyło mu milczenie, bo krakowianie zebrani na krakowskim rynku pomyśleli sobie, no Witos w grobie, a Bierut na mównicy. Kiedy Korwoński odwiedził z żoną kawiarnię w pobliskim tutaj Zakopanem, zauważył, że przy drzwiach kawiarni siedzi kilku młodych chłopców od ognia, dalej funkcjonariusze WB, a jeszcze dalej byli żołnierze AK. Atmosfera Antyna. Ale Polacy, nawet w tak dramatycznych sytuacjach, mieli poczucie humoru. Kiedy w kinie oglądali film, kronikę filmową, w czasie której Stalin wyciągał rękę do prezydenta Roosevelta, to na sali kinowej rozlegały się krzyki: dawaj czasy, dawaj zegarek, żeby Stalin chce ściągnąć Roosevelt'owi zegarek z ręki. Poczucie humoru rozlegało się. W czasie Sylwestra życzono sobie, aby Sowieci wrócili tam, skąd przyszli. Komuniści sfałszowali wszystkie wybory. Jawnie i skutkobójczo mordowali przedstawicieli innych partii politycznych. Szantażowali się wzajemnie. Bezpieka z partią trzymała się za gardło, mając na siebie tak zwany hak. A wszystkich trzymała za gardła Moskwa, czego symbolem był przedstawiciel Stalina, generał Sierow. Raz w tygodniu w willi Gomułki odbywało się spotkanie. Sierow dyktował wolę Stalina, a wszyscy spuszczali uszy i pokornie słuchali tego, co mówi generał Sierow. Atmosfera tamtych lat. Krótko mówiąc, system bezbożny, zakłamany, oparty na obłudzie, fałszu, przemocy. Dlatego to wszystko się rozleciało. Mówi Psalm 127, jeżeli Pan Bóg domu państwa nie zbuduje, na trudno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Pod datą 27 lutego 1947 roku Korwoński, wielki entuzjasta majora Ognia, zanotował: ogień zginął, już nie żyje tarczański Janosik XX wieku, góral Józef Turaj z Racunu, którego sława na Podhalu zaśpiła mi poprzednika i żyć będzie przez wiele lat przekazywana z pokolenia na pokolenie. Myślę o dziesiątkach rozmów. Myślę, że potrzeba nam trochę optymizmu. Oszczercy nikt idą swoją drogą. Nie zmienili. Ignoranci, których historia Polski nie interesuje, niech idą swoją drogą. Nie zmienili. Ale my tu jesteśmy. Jest wielu ludzi w Polsce zainteresowanych.
nazwanych żołnierzami wyklętymi. Zobaczymy 1 marca, jak ten entuzjazm na połu wybuchł. I za to Panu Bogu dziękujemy, że jakaś część ludzi pragnie czcić cierpienie naszych żołnierzy wyklętych. Ich miłość do ojczyzny. Koniec stycznia bieżącego roku. Wieczorna rozmowa kapłanów w Krakowie i Orbawę. Poruszyłem temat, który od lat, jak drzazga tkwi w moim sercu, mianowicie, że dosyć często żołnierze wyklęci dla nas niezłomni po prostu odbierali sobie życie. Odbierali sobie życie, bo w ten sposób uprzedzali własną śmierć, tortury, a nie byli pewni, czy na torturach nie zdradzą swoich kolegów, bo nikt nie jest pewny swojej wytrzymałości. Uprzedzali wyszydzenie, żeby to obłożeni po wioskach na północy, lżeni, poniewierani. I być może publiczną egzekucję, jak to czynili też z Urzędu Bezpieczeństwa, robiąc takie pokazy dla nawet dzieci, nawet młodzieży. Do postrzelenia się z pistoletu zginęli między innymi major Józef Kulaś, ogień. Otoczony przez wojsko w Stowsku, w bliskiej wiosce, 21 lutego strzelił sobie w stronę. Po północy dnia następnego zmarł w szpitalu, w starym szpitalu w Dojutalu. Major Józef Danaciak, powiek, również się zastrzelił. Jego następca, spokojny, otoczony przez bezpiekę, popełnił samobójstwo z żoną w warszawskim mieszkaniu. Ranny major Jan Paworkowski, Gruzda, prosił Stefana Marchewkę, pseudoryba Stasiutowi i ten strzelił mu w głowę. Porucznik Kazimierz Żebrowski, Bąk, służył w jednym oddziele z synem Jerzym, pseudonim Konar. W czasie walki Jerzy zawołał: tato, jestem ranny. Ojciec przeżegnał się, strzelił mu w głowę, a następnie sam sobie życie odebrał. Chyba najbardziej drastyczny przykład, jaki wyczytałem. Porucznik Jeronim Piotrowski, Jur, strzelał do obławy, zabił się ostatnim nabojem. Inni rozrywali się granatami. Kapitan Zdzisław Broński, Kuskok, otoczony przez oddział żołnierzy KGW, zerwał się granatem. Podobnie uczynił porucznik Wierzesław Rondony, mściciel związany tutaj z majorem Ogniem. Podporucznik Tadeusz Zieliński, Igła, miał zaledwie 21 lat, podobnie uczynił. Wszystkie dane, oczywiście fragment tragedii żołnierzy wyklętych, przedstawiłem na tej wieczornej rozmowie kapłanów. Stary kapłan, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, długo nad tym wszystkim się zastanowił, zasępił się i po chwili powiedział: w zasadzie to wrogowie Polski odebrali życie. Panie, patrzeli w Twój krzyż i Twoje cierpienie, dźwigając ciężar naszych osobistych, małych i większych krzyży. Zanosimy do Ciebie nasze prośby, za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby zmieniający się realia życia, głosząc prawdy wiary, kierowali się zawsze zasadami wypływającymi z Twojej nauki, by troska człowieka
nie była utożsamiana z lansowanymi fałszywymi ideologiami. Niech pasterze naszej wiary z determinacją i stanowczością występują w obronie chrześcijańskich wartości i chrześcijańskiej tożsamości Europy. W sposób szczególnie serdeczny prosimy o zdrowie, siły i wytrwałość dla naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, niezłomnego obrońcy wiary i głosiciela prawdy. A także modlimy się o wieczną, honorową asystę u Twego Boga dla kapłanów zamordowanych za wiarę i wolność przez oprawców ZUBE i SB. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie, sięgając pamięcią do trudnego powojennego okresu i oporu przeciw nowemu sowieckiemu okupantowi, nie mamy wątpliwości i wierzymy, że przyjmując ich końcowe raporty, oceniłeś je sprawiedliwie, wedle swego miłosierdzia i przygarnąłeś do swojej chwały, Panie, chłopców z nas, żołnierzy niezłomnych, partyzantów i współpracowników wszystkich organizacji zbrojnego podziemia antykomunistycznego, od Kresów Wschodnich, Ziemi Gileńskiej, Nowogródzkiej, po ziemię odzyskane. Sprawmy pamięć o ich poświęceniu, trwała wiecznie, a ofiara ich życia stanowiła przykład najwyższego umiłowania ojczyzny i wolności. Nam zaś, Panie, daj siły, cierpliwość i wytrwałość, byśmy godnie nieśli ich dziedzictwo w następne pokolenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie, 73 lata temu, mając w sercu miłość do ojczystego domu, wyruszył w drogę do Twojego wiecznego królestwa Hal nasz pod Hala, nieugięty dowódca zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, major Józef Kuraż-Ogień. I choć ciało zostało unicestwione, to duch pozostał i przetrwała pamięć o nich i jego heroicznej walce o wolność i suwerenność ojczyzny, zawłaszczonej przez sowieckich okupantów i ich komunistycznych popleczników. Niech ta ofiarna walka majora Ognia, jego najbliższych przyjaciół i podkomendnych, przemierzających po tarańskie, gorszańskie i beskidzkie ścieżki w obronie naszego polskiego domu, będzie na zawsze symbolem męstwa, moralnego zwycięstwa nad zniewoleniem i zdradą narodową i stanowi trwały fundament, na którym kolejne pokolenia wznoszą i wznosić będą wspaniały narodowy gmach. Ciebie prosimy, wysłuchając Panie. Panie, przeżywając i świętując nadal rocznicę stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości, prosimy, obdarzaj dane mądrości, odwagą i zdecydowanie władze państwowe, by mogły wprowadzać tak bardzo potrzebne zmiany, aby nasza ojczyzna była w pełni niezależnym, suwerennym, bezpiecznym domem i mogła budować dostatnią przyszłość, pielęgnując pamięć i czerpiąc mądrość doświadczeń i cierpień poprzednich pokoleń. A współczesnym zdrajcom daj opamiętanie, by przez serdeczny rachunek sumienia doznali samooczyszczenia i powrócili na drogę prawdy i jedności z narodem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie, weź ojcowską opiekę polskie rodziny, pedagogów, młodzież i nas samych tutaj zebranych. Daj wszystkim zdolność właściwego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa. I daj dużo sił do obrony naszej tożsamości narodowej, wiary ojców, polskich wartości, tradycji i kultury, aby nasze umiłowanie ojczystej ziemi i narodowa więź były nieprzebytą zaporą dla liberalno-bolszewickich ideologii cywilizacji śmierci, abyśmy pomimo lewackich szyderstw i ataków byli dumni, że jesteśmy Polakami. Przez Twoje męczeństwo i krzyż przez cierpienie żołnierzy wyklętych, otaczaj nas i Matkę Ojczyznę nieustanną opieką. Ciebie prosimy, wysłuchaj. Boże, który wysłuchujesz wśród swoich wiernych, wysłuchaj nasze modlitwy przez Chrystusa, a naszego. Thank you.
do spraw kombatantów i osób represjonowanych pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo prosimy, panie ministrze. Wielce czcigodni księża, drodzy weterani walk o niepodległość, drodzy działacze opozycji antykomunistycznej, rodziny żołnierzy niezłomnych, wyklętych, szanowni państwo. Oddajemy dziś hołd jednemu z najdzielniejszych żołnierzy powstania antykomunistycznego, Józefowi Kuresiowi Ogniowi. Oddajemy hołd jego żołnierzom, powstańcom, bo tak należy określać walkę, która rozpoczęła się w 1944 roku, a zakończyła w 1963 wraz ze śmiercią ostatniego niezłomnego. To było powstanie antykomunistyczne. Najdłużej trwające w polskich dziejach powstanie. I powstanie, przez którego szeregi przeszło najwięcej żołnierzy. Bo ocenia się, że ponad 200 tysięcy. Było to powstanie. Tak najlepiej określić to, co stało się wtedy w Polsce, bo był to oczywisty sprzeciw polskich patriotów wobec narzuconego po raz kolejny Polsce jarzma przez obcych, przez Kreml, przez Moskwę. Nie można tego czasu powojennego określać mianem wojny domowej. Bo wojna domowa jest wtedy, kiedy walczą ze sobą zwaśnione strony, ale każda z tych stron nie tylko ma swoje racje, ale przyporządkowana jest interesowi narodu i państwa. W dziejach różnych narodów, różnych państw, również i Polski, bywały takie chwile, kiedy toczono bardzo mocny spór, który można określić mianem wojny domowej, ale spór, który miał służyć Polsce. Tymczasem w tej walce prowadzonej od 1944 roku, czyli od momentu, kiedy wkroczyli na tereny II Rzeczpospolitej Sowieci, toczona była walka wolnych Polaków, takich jak Józef Kuraś Ogień, z namiestnikami obcego państwa, z namiestnikami Kremla. To była wojna wolnych Polaków, marzących o niepodległości, z tymi, którzy chcieli Polskę i czynili to bardzo skutecznie, okuć w kajdany niewoli i podporządkować obcemu mocarstwu. I to bardzo mocno trzeba podkreślać, ponieważ jak państwo dobrze wiedzą, do chwili obecnej odzywają się tu i ówdzie głosy również w okolicach właśnie święta 1 marca, iż w tym powojennym sporze każdy miał rację. Otóż nie. Rację mieli niezłomni, a ci, którzy stali po stronie drugiej, stali po stronie zła. Niezłomni stali po stronie dobra w tym odwiecznym konflikcie dobra ze złem. To oni mieli rację. I choć ginęli, choć mordowani byli przez bezpiekę, przez rodzimych i sowieckich oprawców, to na szczęście zwyciężyli. Bo nasza obecność dzisiaj jest też tego wyrazem. Ale tego najlepszym wyrazem jest to, że młode pokolenie, w pokoleniu żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, w osobie majora Ognia, znalazło swój punkt odniesienia, swój kodeks wartości i źródło siły. To młodzi ludzie, młode pokolenie Polaków przywołało ponownie żołnierzy niezłomnych i wzięło ich na swoje sztandary. Wzięło do serc i umysłów.
A to oznacza, że po latach niezłomni zwyciężyli. Przetrwała pamięć o nich. I dla młodych ludzi są bohaterami i punktem odniesienia. I to jest zwycięstwo ognia, to jest zwycięstwo Łubaszki, to jest zwycięstwo Inki, to jest zwycięstwo Orlika i wielu, wielu innych. Drodzy Państwo, w polskim doświadczeniu historycznym zawsze ścierały się dwie tendencje i dwa stronnictwa, jak to powiedział w XIX wieku książę Czartoryski, iż w czasie całego swojego żywota widział, że w Polsce są dwa stronnictwa, polskie i antypolskie. I w naszym doświadczeniu od końca XVIII wieku te dwa stronnictwa, polskie i antypolskie, toczyły i toczą spór aż po chwilę obecną. W końcu XVIII wieku mieliśmy bohaterów stojących w szeregach Konfederacji Barskiej i mieliśmy Targowicę, uosabianą przez Branickiego, Potockiego, czy wreszcie nieszczęśliwego króla Stanisława Augusta. Później w XIX wieku tak bywało podobnie w czasie zrywów i powstań. Mieliśmy stronnictwo polskie i antypolskie. Tak było i 100 lat temu, w 1920 roku. Mieliśmy broniących ojczyzny i mieliśmy tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski w Białymstoku z Dzierżyńskim, Konem i Marchlewskim. I tak było i później. Mieliśmy Ognia, Łupaszkę, Orlika, a z drugiej strony Morela, Pieruta, Moczara czy Stefana Michnika. My chcemy nawiązywać do tej pięknej tradycji stronnictwa polskiego i czynimy to także poprzez tę uroczystość, za którą jestem organizatorem niezmiernie wdzięczny. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być razem z Państwem. Ale pamiętajmy, że bój i spór o Polskę nie skończył się i on trwa. I są ci, którzy chcą nawiązywać do tradycji stronnictwa polskiego i są ci, którzy chcą nawiązywać do tradycji stronnictwa antypolskiego. Na szczęście, zawsze w dziejach, stronnictwo polskie zwycięża. Bo zwycięża Polska, która jest nieśmiertelna i która jest w naszych sercach i umysłach. Chwała bohaterom, chwała majorowi Ogniowi i jego żołnierzom. Przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkich żołnierzy wyklętych dla nas niezłomnych, wśród nich jest ich major Józef Kurażomień, pragniemy powierzyć w stawiennictwu opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się w święta Boże. Naszymi prośbami racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich tych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalenia błogosławiona, Pani nasza, Pojemniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza,
wyprowadzić. Boże, stój! W lewo, zwrot! Prawo, zwrot! Za mną! Marsz! Honor, ojczyzna.
słowa święte, sprawę świętą, wyryte w sercu miała armia nazwana wyględą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie, z mlekiem matki wyssali pacierz w polskiej mowie, że trwali mężnie do końca na straż wolności. Wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości, rzucono do dołu z bagnem, przysypano śmieciami, obluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć. Dzisiaj, po latach, prawda z podziemi wzięła. Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach. O ogniu, roju, Mileckim, Ince, Fledorfie, Łupaszce. Że zachowali się jak trzeba, w naszych sercach, na zawsze. I niech Polska wciąż szumi biało-czerwonymi skrzydłami. Biały orzeł, niech dumnie szukuje hen pod oborami. Wieś żołnierska, co czyn naszych bohaterów słabi. Niech odbija się echem od morza aż do Tatr Grani. Nie kochiwa ręka.
nie rozerwali. A to wszyscy wiedzą o was. Poległych odczyta porucznik, pan porucznik Malinowski. Bardzo serdecznie proszę. Na drogę walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Baksmundu, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uczystego apelu poległych na baksmundzkim cmentarzu przy mogiłach poległych w walkach w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, którzy przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Wzywam was, uczestnicy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, niezłomni dowódcy oddziałów partyzanckich i żołnierze ostatniego powstania narodowego, wierni polskiemu rządowi na uchodźstwie i złożonej przysiędze, którzy opuszczeni, zapomnieni, stanowiliście długotrwały opór przeciwko zniewoleniu ojczyzny. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich znanych i nieznanych rodaków poległych w walce, zmarłych z odniesionych ran oraz represjonowanych, zaginionych i zamordowanych przez komunistycznych zdrajców narodu polskiego. Stańcie do apelu! Wołam do nas majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, syna ziemi podhalańskiej, legendarnego bohatera walk z niemieckim i sowieckim okupantem, komendanta zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, który po zakończeniu II wojny światowej kontynuował walkę z komunistycznym aparatem bezprawia. Stań do apelu! Przywołuję partyzantów konspiracji podhalańskiej, towarzyszy broni majora Józefa Kurasia Ognia z Konfederacji Tatrzańskiej, Armii Krajowej, Ludowej Straży Bezpieczeństwa, którzy zostali zamordowani lub polegli w walce z niemieckim okupantem, nie dożywszy dalszej walki z komunistycznym zniewoleniem. Pułkownika Stanisława Mireckiego, pseudonim Pocień, Augustyna Suskiego, komendanta Konfederacji Tatrzańskiej,
majora Edwarda Gut-Gatyńskiego, Wojciecha Bolesława Duszę, pseudonim Szarota, porucznika Władysława Szczypkę, pseudonim Lech, Franciszka Strala, pseudonim Wiatr, Jana Strala, pseudonim Cichy, Józefa Strala, Władysława Wema, pseudonim Szpar, Jana Rogala, pseudonim Żbi, Józefa Rogala, pseudonim Strzała, Franciszka Klimuckiego, pseudonim Wicher, Władysława Waksmuckiego, pseudonim Kamień, Jana, Władysława i Józefa Waksmuckich, Józefa Niemca, pseudonim Tygrys, Jana i Michała Garbaczu, Franciszka Głupacza, pseudonim Zgroza, Albina Borowicza, pseudonim Jastrząb, Franciszka Siutem, Józefa Rajczaka i Franciszka Cyrbusa, pseudonim Kępa. Stańcie do apelu! Wzywam członków sztabu zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, wiernych Polsce wolnej od komunistów. Józefa Srala, pseudonim Smak. Stanisława Srala, pseudonim Zimny. I Kazimierza Kurasia, pseudonim Król, którzy zginęli wraz ze swoim dowódcą 21 lutego 1947 roku w Ostrowsku. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy pierwszej Pienińskiej Kompanii Jana Botkiewicza, Śmigłego i Mieczysława Pyzowskiego, Żbika, drugiej Tatrzańskiej Kompanii Jana Kolasy, Powichra, trzeciej Kompanii pod dowództwem Henryka Głowińskiego, Groźnego, Antoniego Wąsowicza, Rocha, Józefa Świdra, Mściciela oraz 7., 8. i 9. Sądeckiej Kompanii Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica, którzy polegli w walkach lub zostali zamordowani w komunistycznych katowniach. Stańcie do apelu! Przywołuję was, Stanisławie Ludzie Harnasiu, adiutancie komendanta ognia wraz z partyzantami oddziału Wiarusy, polegli w walce z bronią w ręku i zamordowani w latach 1948-1950. Stańcie do apelu! Kolejni na polu, chwały! Wzywam dowódców grup operacyjnych Ruchu Oporu Armii Krajowej Błyskawica, Kuraga, Izorza, ziemi Babiogórskiej i Makowskiej, Mieczysława Sobolowskiego, Pruta, Stanisława Marka, Orlicza, Jana Sałapatka, Orła oraz ich żołnierzy, którzy zginęli w walkach z komunistycznymi zdrajcami w latach 1946-1955. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich znanych i nieznanych niezłomnych żołnierzy wyklętych, którzy najdłużej wytrwali w walce i jako ostatni zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców w katowniach i kazamatach NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Imieniem śmierci ubezpieczeństwa! Przywołuję tych, którzy przeżyli okres niemieckich i stalinowskich zbrodni i odeszli na wieczną wartę w wolnej i niepodległej Polsce. Księży Józefa Kochana, pseudonim Krzysztof, i profesora Józefa Tischnera, Janinę Kolasę, pseudonim Stokrotka, Czesława Polaczyk Kurasia, pseudonim Sarenka, Jana Batkiewicza, pseudonim Śmigły, Ludwika Balińskiego, pseudonim Tur, Bogusława Szokalskiego, pseudonim Herkules, Tadeusza Figusa, pseudonim Zagraj, Władysława Hajnosa, pseudonim Smutny, Józefa Kościelniaka, pseudonim Biały, Józefa Wróbla, pseudonim Bej, Jana Bryja, pseudonim Grzmot, Franciszka Drożdża, pseudonim Szpak, Jana Kurasia, pseudonim Kania, Jana Niemca, pseudonim Śwista, Jana Srala, pseudonim Potrzas, Stanisława Frączystego, pseudonim Sokół, Józefa Sulkę, pseudonim Zając, Stanisława Sulkę, pseudonim Nosek, Stanisława Komperdę, pseudonim Negus,
Zbigniewa Lisowskiego, pseudonim Płonny, Franciszka Hreśka, pseudonim Uparty, Edwarda Krupińskiego, pseudonim Pirat, Stanisława Kurasia, Wojciecha Kurasia, Czesława Pajerskiego, Heleny Kuraś, Stanisława Pykel, pseudonim Medyk, Czesława Stolarczyka, pseudonim Guz. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Przywołuję 96 rodaków, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, a wśród nich tych, którym winniśmy wdzięczność za to, że wspierali swą pracą na Podhalu dobrą pamięć o żołnierzach wyklętych, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Janusza Kurtykę, Aleksandra Szczygłę, Andrzeja Przewoźnika i Czesława Cywińskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego oraz wszystkich rodakach, ofiarach bestialskiego totalitarnego reżimu, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Z okazji obchodów 73. rocznicy ostatniej walki i śmierci majora Józefa Kurasia, salwa honorowa! Teraz nastąpi składanie wieńcy. Wieniec składa szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk. Wieniec składa pan poseł Edward Siarka. Wieniec składa kapitan Szostek, przedstawiciel WKU Nowotarskiego. Wieniec składa dyrektor IPN-u krakowskiego pan Filip Musiał. Wieniec od wójta gminy Nowy Targ składa wicewójt pan Marcin Kolasa. Wieniec od Fundacji Pamięć i Wolność składają członkowie rodziny Kurasiu. Wieniec składają przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci z Nowego Targu na czele z panią prezes, panią Nieckarz. Wiązankę składają zakon rycerzy Jana Pawła II Kraków. W imieniu starosty Suskiego składa
członek zarządu powiatu Krzysztof Fudzik. Teraz składa wieniec pasterstwu, duszpasterstwo, mistrz ludzi pracy, mistrz Czejowice. O, przepraszam. I na samym końcu złoży kwiaty, jeden z najbardziej oddany w sprawie ludzi, pan starosta zakopiański Piotr Bąk. Prosimy pozostałych ludzi, którzy mają kwiaty do złożenia, bardzo prosimy. I proszę mówić, kto to jest. Światowy Związek Armii Krajowej. Nowy Sącz. O, mamy. Teraz są znicze od Ruchu Narodowego i dzieci żołnierzy. Aha, i win. I nie wie państwo, kto składa. To składa syn ostatniego żołnierza. Pan Marek Prancza. Brawo dla niego. Tak jest. Sierżanta Tadeusza Przewoźnika, pseudonim Kuba, i bratanicy Jana Przewoźnika Rysia, ze zgrupowanie Bartka. Brawo dla was. Ruch Narodowy. Państwo z Łodzi. No mamy gości z całej Polski, jesteśmy niezmiernie wdzięczni. To ma szczęście. Za wszystkich spoczywających na tutejszym cmentarzu, zwłaszcza za ofiary pacyfikacji, za żołnierzy wyklętych tutaj spoczywających. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dźwięku i stanie na nim świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dźwięku i stanie na nim świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dźwięku i stanie na nim świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Was wszystkich tutaj obecnych. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Że jest bez składa.